A teraz strażak na medal. Brał udział w różnych, często niebezpiecznych akcjach. Adela Jastrzębian jest wzorem strażaka, który przez lata służył mieszkańcom. 40 lat pracy w zawodzie, z czego aż 15 przepracowanych na stanowisku komendanta jednostki Państwowej Straży Pożarnej. To zawodowy dorobek Edwarda Debernego, który za szereg licznych zasług dla Jastrzębia-Zdroju i jego mieszkańców otrzymał zaszczytne wyróżnienie zasłużonego mieszkańca miasta. Tytuł zasłużony dla miasta Jastrzębie-Zdrój jest najwyższym stopniem uznania na szczeblu miejskim przyznawanym osobom i organizacjom za całokształt pracy. Przez ponad 40 lat pracy najpierw strażaka, a następnie komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju pan Edward Deberny wykazał się wieloma inicjatywami, które przyczyniły się do jej rozwoju. Dzielił się swoimi doświadczeniami, rozwijał tutaj współpracę ze szkołami, z placówkami oświatowymi. Wzbudzał i rozbudzał pasję i zainteresowanie młodych ludzi właśnie zawodem strażaka. Ponadto były już komendant Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju przyczynił się do powołania specjalnej grupy ratowniczej oraz do współpracy z jednostkami z Czech i Ukrainy. Świeżo upieczony, zasłużony mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju ma w swoim dorobku wiele innych wyróżnień, jednak to ma dla niego szczególne znaczenie. Przyznanie tytułu zasłużonego dla miasta Jastrzębia-Zdroju jest takim szczególnym, bo nadanym przez władze samorządowe, jest tak jakby uznanie mojej służby przez 39 lat dla miasta Jastrzębia-Zdroju. Nagrodę zasłużonego dla miasta pan Edward Deberny otrzymał dzięki decyzji samorządowców, ale doceniany jest również przez inne środowiska. Dwa dni temu otrzymałem medal honorowy zasłużony dla spółdzielni mieszkaniowej Nowa. Jutro jest zakończenie roku szkolnego klas maturalnych i tam również spodziewam się podziękowania od klasy pożarniczej. Przez 40 lat ochrona przeciwpożarowa przeszła duże przeobrażenia, zarówno mentalne, jak i sprzętowe. Dlatego przejście na emeryturę takiej postaci nie powinno martwić Jastrzębian, ponieważ zostawił on po sobie godnych następców. Rozmawiam z kolegami z innych państw, chwalą nas, przekazują nam te informacje, uznają, mówią, że strażacy z Polski są chyba najlepiej przygotowanymi strażakami w Europie. A dowodem na to niech będą rankingi, które jasno pokazują, że wśród służb mundurowych to właśnie strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym.